Komitet Nauk Pra i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesorem Grzegorzem Domańskim. Część szósta. Zainteresowania badawcze. Burgundowie i wojny markomańskie. No to przejdę do kolejnego zagadnienia, mianowicie niektóre wątki historyczne mnie interesowały. Zresztą zawsze w różny sposób, ale pierwszy taki temat to byli Burgundowie. Sami Burgundowie znani są ze źródeł pisanych. Wymieniani są kilka razy. Od końca IV wieku są już historycznie poświadczeni. Potem była Burgundia, księstwo burgundzkie i tak dalej, i tak dalej. Jednym słowem jest to takie plemię, które jest dosyć dobrze osadzone w źródłach. I dosyć dobrze osadzone również w źródłach archeologicznych, bo pewne Ptolemeusz mówi, że Burgundowie byli między Odrą a Wisłą. Wydaje się to z początku nieprawdopodobne, ale potem okazuje się, że to jest możliwe. Oni są między Odrą a Wisłą akurat kiedy Wisła ma kolano i Odra też. I ten odcinek między nimi jest stosunkowo niewielki. I jest to prawdopodobne. Potem się ukazało, że jeszcze wiele różnych innych przesłanek jest, które w jakiś sposób z tymi Burgundami się można związać. No oczywiście również jak Burgundowie to współpraca, no więc zarówno bardzo interesujące rzeczy na ten temat wykopali koledzy na terenach nadreńskich, ale również Francuzi. No, tą Burgundię mieli, mają do dziś właśnie. I to jest taki jeden z takich wątków, któremu się poświęcałem i jeszcze mam nadzieję coś tam dorzucić, bo już pewne rzeczy, archeologia ma to do siebie, że archeologia nie ma stałej puli źródeł. One ciągle przypływają, ciągle są nowe, jest ich coraz więcej, ale historycy, powiedzmy, mają jakiś tam zasób źródeł, koniec, nie ma więcej ani jednego. Tutaj to jest bardzo ciekawe, także również na tą przestrzeń historyczno-archeologiczną mają wpływ badania autostradowe. Oczywiście gazociągi, wodociągi i cały szereg innych inwestycji to również są dostarczyciele źródeł dla jakichś tam. Drugi taki wątek, który mnie fascynuje, to wojny markomańskie. Tu jest dosyć ciekawa historia. No więc mamy potężny Rzym i nagle okazuje się, że barbarzyńcy wdzierają się i dosyć łatwo im to idzie. W końcu Markomanowie w jednej z wojen markomańskich dotarli do Italii, więc dosyć daleko.
I teraz jest problem, dlaczego? Drugi problem, dlaczego wcześniej nie? No więc oczywiście można mówić, że ci barbarzyńcy wzmocnili się, że oni mieli coraz lepszą broń. To wszystko jest prawda. Ale mimo wszystko oni byli w dalszym ciągu słabi w porównaniu z legionami. Tu jednak legion rzymski potrafił przejść dosyć gładko przez jakąś tam armię barbarzyńską, niszcząc ją całkowicie. Moja koncepcja jest taka trochę zaskakująca. Zmusiła ich konieczność. Początek wojen markomańskich to jest okres głodu. Dużych zmian osadniczych na naszych ziemiach, natomiast w państwie rzymskim wracają legiony z Azji, jest głód, przynoszą zarazę, armia rzymska jest bardzo osłabiona, dobry moment. Ale jest jeszcze drugi aspekt. Ci barbarzyńcy dlatego zaatakowali, a barbarzyńcy według źródeł byli w sile 6000. To dobry legion powinien sobie z nimi poradzić. Oni po prostu, to była walka o byt. Głód w Barbariku, taki sam jak w Rzymie. I ci ludzie po prostu potrzebowali zdobyć pożywienie. Atak jest też bardzo przemyślany. Oni atakują w kolanie Dunaju, na terenach węgierskich, gdzie bardzo żyznych, gdzie spodziewają się zdobyć dużą ilość środków spożywczych. I to się dzieje. Król Markomanów pośredniczy. Barbarzyńcy się wycofują, ale co zabierają ze sobą, to zabierają ze sobą. Dzięki temu uratowali ileś tam swoich pobratymców, gdzieś bardzo głęboko nawet w imperium. Skąd wzięło się zainteresowanie Burgundami? Burgundami po prostu odziedziczyłem wraz z regionem nad Nysą. Bo według Niemców to była kultura burgundska. Troszeczkę inaczej zarysowana niż ja to robię, ale w każdym razie związana z Burgundami. No więc musiałem to przejąć, jeżeli badałem. Musiałem się wypowiedzieć, czy to, co wykopałem, to byli Burgundowie, czy nie byli Burgundowie. No i dalszy ciąg już z tym związany. Zresztą bardzo ciekawe i do dzisiaj mnie pasjonujące. Sama nazwa Burgundów jest od Burgum i to takie łacińskie. W środku Barbarikum mało przemawiające, bo w zasadzie dlaczego? No ale to jest jeszcze, jak i wiele innych rzeczy jest jeszcze do rozwiązania. Po prostu też następcy muszą coś robić. Skąd wzięło się zainteresowanie wojnami markomańskimi? No więc to jest dosyć skomplikowane. Sam okres wojen markomańskich jest również okresem przemian
na naszych ziemiach. Między innymi zanika kultura wielbarska, a w każdym razie zaczyna się ten proces. Są ze źródeł znane walki między Germanami, między innymi Burgundami, a Gepidami na przykład. I szereg innych związanych właśnie z tym okresem wojen. Ta moja koncepcja głodu jest dosyć prawdopodobna. Nie wiadomo, czy do końca prawdziwa, ale w każdym razie jest dosyć prawdopodobna. Głód i zaraza imperium zniszczyły wręcz w tej drugiej połowie drugiego wieku. Zginął cesarz. Także to był okres dużych przemian i w imperium, i myślę, że poza nim.